Witamy panowie wszystkich i pozdrawiamy. Godzina 17. Troszkę słońce wyskoczyło. No to gonimy. Cały dzień były zamknięte. Tu we szwance. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Dołem. Ale już dzisiaj się wzbroiłem. Sprzęt. Broń miałem tam, panowie. Piszecie mi, żebym sobie broń kupił. Broń rok temu kupiłem. Mamy przygotowanie. Tylko teraz pudełko kosztuje, bo trzeba 50 naboi kupić. To coś takiego. Ja im teraz pokażę. Panowie i latać będą. Ale coś małe stado chyba. Coś mało tych gołębi. Jeszcze jedną kupimy, żeby się przyzwyczaiły. Nie ma tam u Andrzeja. I przyleci teraz. Dym. Co? Tak, proszę pani, odstraszam jastrzębia. Ale odstraszam jastrzębia. Nie strzelam. Ale mnie co twoje zwierzęta obchodzą? Ale jestem u siebie, mam zezwolenie, proszę pani. Ale no możesz sobie zadzwonić gdzie chcesz. Co mnie to obchodzi? Mnie nie, nie obchodzi cię mój jastrząb, to mnie nie obchodzą twoje zwierzęta. Dzwoń sobie nawet do Kwaśniewskiego. Że ze strzelą. Nie strzelam ci pod głową. Niech se dzwoni gdzie chce, panowie. Pytałem się, nie ma ciszy nocnej, nie strzelam, bo strzelam. Pokaz wam dałem dwa razy, jak będzie jaszą, będę strzelał. Idą w górę ptaki, 17 były puszczone. A po wczorajszym, panowie, locie. Po wczorajszym locie dzisiaj dotarły 3 Budapeszty, Rumun, Czaposz i Weszwant Czerwony. I te się zgrały. Mają problem w takim razie. Co ją obchodzi mój jaszczą? Co mnie zwierzęta obchodzą? To niech korki im kupi. To mnie obchodzą moje ptaki. Panowie, czekajcie, dam pauzę. Dam pauzę. Idę po fajki. Jestem. Jastrzębia dzisiaj nie widać. Zaraz będą siadać, bo tam już widzę jakiś dosiad. Gołębi tak naprawdę jeszcze nie policzyłem, ale wzrokowo mi się wydaje, że są. Zaskoczył mnie ten czaposz, ale wiedziałem, że on jest mocny. Murzyny tam chodzą, panowie, zobaczcie. Nie ma szmatki. A szmatka tutaj stoi, ale on ściągnę. Tutaj chodzą. To we szwance tutaj chodzą, panowie. Byłem troszkę w domu. Lot prawdopodobnie będzie w sobotę o 10. Kto chętny, zapraszam do Elbląga na żywo. Kto ma blisko. Sąsiad będzie w sobotę. Zgoni. Nie wiem ile tam ma. 200, 250, 210. Mówił, że zgoni wszystko. No to we szwance tu psują, panowie.
broń przygotowana, najlepsza, hukowa. Aż sąsiadka darła się. Rok temu to właśnie oni byli, że pies im z budy nie może wyjść, że mnie strzelą. Dopiero się zacznie. Jest godzina po 17. Jak palą ognisko, mi dym przeszkadza, to ja nie dzwonię nigdzie i nie mówię, że mi dym przeszkadza, jak tutaj palą. Palić też nie wolno. Są wojny, to mogą mieć zaraz. Strzeliłem tylko, panowie, żeby pokazać wam, a tak to przy nie będziemy strzelać. I będzie jaszą, będziemy strzelać. Znaczy policji będziemy strzelać. Parę Budapesztów tu widzę. Siada. Niech siadają. Rozrywają się już, bo tam jeden bokiem daje. Dobra, panowie, pootwieramy ich. Pół godziny to wylatają bez problemu. Czekajcie, kulniki są puste. W garnikach jest pusto. Się zrywamy puściutko w karmikach. Wody troszkę jest. Zaraz im nasypię. Trutkę rozsypałem dla myszy. Trochę myślą, panowie. Już mnie nie było, to już schodzą. Dobra, jest po 17, panowie. Nie będziemy z nimi świrować. Kosiarką jak kosi w niedzielę też mi przeszkadza. Te wojny będzie miała. Zobaczcie, kręcą. Troszkę zgrane są. Super, wiosłują. Nie zwołujemy ich. Niech to siadają. Z 70 dosiadło. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. O, coś się zerwało. O, młodziutki jakiś się wystraszył. Zobaczcie. A nie, to ten jest Kutna, panowie, widzicie? On już jest na L4, on jest. I tam siedział na drzewie. Zaczął wychodzić, wygoniłem go dzisiaj. Niech schodzą te Budapeszty. O, Weszwant pierwszy jakiś zjeżdża. Ale parę Weszwantów widzę lata. Jasny Weszwant, Weszwant, ciemny, ciemny Budapeszt, Budapeszt. Te coś tak nie bardzo, coś czują. Niech się przyzwyczai. Lekki przelot. Cały dzień padało, panowie. Calutki dzień. Niech rozprostują się. Do 10 minut nagramy. Pocztowe też dzisiaj goniłem. Po 14 była fajna pogoda. Z godzina, a później znowu deszcze. Niech siądą i im teraz dam jeść. No, myślałem, że jaszą, bo to wrona. Zobaczcie. Wrona.
Ale tu widzę, że miks jest u góry. Budapeszty jasne, ciemne. Nie chcą usiąść. Muszę pilnować. Dzisiaj nie szło wysoko. No i nawet biolot jest, pasiak w tym locie. Szparują się, to i siądą zaraz. Dobra panowie, wszystko siadło. Zamykamy, żeby się nie zerwały. Uda. Nie wiem czy wszystkie. I po oblocie mam wolne, tylko jeszcze nie dam. Jasno, co może przychodzić. Szybki oblot. Gołębie już są bezpieczne. Broń najlepsza, panowie, taka. Jeszcze raz pokażę. Bardzo mocna, aż sąsiadka krzyczy. Dwa domy dalej. Nie wiem, czy tu widać. Zamówcie sobie. Rok temu kupiłem. Z racą. Można bez, można z. Nie jestem już zabezpieczony. Pozdrawiamy wszystkich z Elbląga. Do zobaczenia, może zaraz policja przyjedzie. To dogramy, panowie, to dogramy. Będzie dzisiaj policja, to dogramy. Wiecie, co mogą zrobić. Nakaz przed bramą, bo psy z puszczy. Na darmo podatków się nie płaci, panowie. Pozdrawiamy wszystkich serdecznie. Do zobaczenia.